Panie Marszałku, Wysoka Izbo, przysłuchując się wypowiedziom niektórych senatorom PiS, to chciałoby się powiedzieć, po co Senat? Po co w ogóle NIK? Wystarczy pani GOS. 800 tysięcy to jest dużo taniej, bo tyle dostała w Radzie Nadzorczej Bosiu. To jest dużo taniej niż NIK i niż Senat. Wystarczy w ramach instytucji demokratycznej Jarosław Kaczyński na Nowogrodzkiej, pani GOS jako instytucja kontroli. Wszyscy pozostali możemy już iść, bo to zdaniem senatorów PiS wystarczy. Ale bądźmy poważni, bo problem jest nadzwyczaj ważny i nadzwyczaj poważny. Słyszeliśmy tak dzisiaj dużo o budowie narodowego czempiona, który ma być odporny na Rosję i nie chce być związany z Rosją. No to fakty. Czy państwo wiecie, że tylko w okresie rządów PiS spółki Skarbu Państwa importowały węgiel z Rosji? A wiecie, kiedy ostatnie tony przyjechały do Polski? Węglowodory. Ostatnie tony? W 2021 roku. Ostatnie. Krótko. Znaczy to było już w czasie wojny. Ostatnie tony. Więc jak słyszycie tutaj, że oni coś robią po to, żeby mieć z ruskimi, to chcę powiedzieć kłamstwo, fałsz, obłuda. Tylko tyle. Bo fakty, fakty i prawda są dla PiS-u rujnujące. Mówił tak dużo pan senator Bosacki, ja jednak uzupełnię o sprawach dotyczących MOL i Saudi Aramco. Bo mało kto chce dzisiaj o tym pamiętać, że Saudi Aramco jest bardzo mocno związane z Gazpromem. To oni wspólnie razem de facto dyktują ceny paliw na giełdach światowych. To jest ta operacja w interesie Polaków. Znaczy Saudi Aramco, które był na przykład spółka zależna Saudi Aramco, wykonawcą gazociągu południowego, tego biegnącego przez Morze Czarne, zapętrującego Europę w gaz z kierunku południowego. Znaczy tutaj przychodzi przedstawiciel rządu i mówi, bo my coś robimy przeciwko ruskim. Znaczy nie ma bardziej w interesie ruskich, jeżeli już tego terminu się trzymać, bardziej w interesie, niż sprzedać stację benzynową MOL-owi, sprzedać jedną z największych rafinerii w Europie Środkowo-Wschodniej, Saudi Aramco. To jest gra w interesie ruskich i to jest załatwianie spraw Rosjan, oddawanie poza kontrolą rządu majątku narodowego. Dzisiaj dzięki ekspertom dowiedzieliśmy się, że rząd miał obowiązek znać umowę zawartą pomiędzy Orlenem a Saudi Aramco, bo to jest rzeczywiście obrona narodowych interesów. Otóż pan minister przyszedł i powiedział, nie wiemy, nie znam się, nie widziałem, zarobiony jestem. Znaczy to po co nam taki rząd? Rząd, który nie dba o interesy narodowe. Rząd, który de facto może tak postąpić z każdą spółką Skarbu Państwa, bo znacząca część tych spółek jest notowana na giełdzie. Za każdym razem powie, przepraszam, ale my nie mamy na to wpływu. Nie znam, nie wiem, zarobiony jestem. To jest taki obrazek o tym rządzie. Nic nie potrafią, poza być może dbaniem o własne interesy, bo rzeczywiście tak to wygląda. Ten strach przed ujawnianiem prawdy, ta blokada NIK-u, ten brak informacji tutaj. Przychodzi przedstawiciel rządu i nie chce nic powiedzieć. Na każde pytanie odpowiada, jak pan chce, to my jesteśmy, to spółka giełdowa, a jak pan chce, to niech se pan napisze i tak dalej. No na beredyczów z tym rządem wszystko, na beredyczów. Znaczy naprawdę bardziej szkodliwe ekipy w dziejach Rzeczypospolitej nie było i to tylko i wyłącznie fakty o tym mówią, nie słowa. Przypomnę, ostatni węgiel sprowadzony z Rosji przez spółki Skarbu Państwa został sprowadzony w 2021 roku. I to był jedyny czas, gdy spółki Skarbu Państwa importowały węgiel z Rosji. To są czas rządów PiS-u. Jak ktoś w tym czasie mówi, że jest przeciwko PiS, no to nie ma większego butnika i kłamcy i oszusta, bo to tak na końcu wygląda. Co się w tym czasie rzeczywiście dzieje? Bo się dzieje. Otóż dzieje się mniej więcej tyle, że budowany jest monopol. W czyim interesie jest to budowany monopol? Usłyszeliśmy, że otóż to jest w interesie Polaków, bo jakaś konkurencja jest zła, bo to skandal, że jest Orlen i Lotos. No to ten skandal, uwaga, kosztuje nas jako Polaków kilkadziesiąt, kilka złotych więcej na cenie litra
paliwa. Widzieliśmy ten cud, obajtkowy cud w ostatnich dniach obniżenia marży. Ale czy to oznacza, że Orlen przestał zarabiać? No zarabia ciągle bardzo dobrze. To będziemy widzieć w wynikach grupy Orlen i poszczególnych spółek pokazywanych za 3 kwartały. Zobaczymy, jak ciągle wielkie zyski osiąga naszym kosztem, bo to jest monopol. Monopol ma zawsze to do siebie, że drenuje kieszenie tych, których to dotyczy. Nie ma konkurencji. PiS do tego doprowadził. Nie ma konkurencji. Ale są oczywiście beneficjenci tego układu. Nawet senatorowie PiS byli tak doskonali, że jeden chyba z nich to powiedział. Gdzie są ci beneficjenci? No to są ci, którzy tam trafiają do pracy. Ogromne rzesze Pisiewiczy i ich rodzin. Znaczy naprawdę na bardzo różnych poziomach to widać. Znaczy to jest aż się niedobrze robi, jak się na to patrzy. Ludzie to pracy to widzą na szczęście i naprawdę jednoznacznie oceniają. Ale to jest tylko jedna grupa beneficjentów. Inna grupa to są umowne media. I nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że Orlen nabył spółkę Polska Press i dzisiaj jest to ewidentna gadzinówka propisowska. Tylko taką rolę te media regionalne dzisiaj w Polsce wypełniają. Ale przecież Orlen to również wielki sponsor mediów pisowskich. Tych wszystkich, o których jeden z senatorów nawet jest współzałożycielem. Nazwiska nie wymienię, żeby nie miał tytułu do tego, żeby się odnosić do mnie. Ale tam często pojawiają się ogłoszenia Orlenu. Nie będę zaskoczony, jak pan senator wystąpi, będzie bronił transakcji, będzie mówił, jako to świetne. Bo na końcu chciałbym zapytać, ile spółka zależna stworzona przez niego na tym świetnym interesie zarobiła. Kiedyś się o tym dowiemy. Kiedyś się o tym dowiemy. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości i nie mam również najmniejszej wątpliwości, że te pomyje, które tam się w tych mediach pojawiają, będą się pojawiać bardziej, bo tylko tyle wam już zostało. Tylko to już nie działa. Tylko jeszcze nie wiecie, ale to już nie działa. Pomyje już nie działają. I oczywiście mam świadomość, że wszystko jest po coś, że nie tylko to gromadzenie tych pieniędzy w Orlenie jest tylko i wyłącznie po to, żeby Pisiewicze, rodziny i różni tam się mieli dobrze i kosztem milionów Polaków. Tylko było to również po to, żeby zgromadzić pieniądze na jeden gigantyczny transfer, wielką inwestycję. Usłyszałem o tym jakiś czas temu od ludzi bardzo blisko powiązanych z kierownictwem PiS. Powtórzę to dzisiaj po raz pierwszy głośno. Otóż te pieniądze były potrzebne na zakup TVN-u. Orlen miał wyłożyć, przepłacić. Orlen miał przepłacić, ale kupić stację TVN-u. I naprawdę tak bardzo uwiera dzisiaj w Polsce PiS TVN, że postanowili wykonać operację tego typu. Zgromadzić miliardy, kupić TVN, zlikwidować ostatnie media wolne w Polsce, doprowadzić do tego, żeby autorytaryzm, dyktatura w całości mogła w Polsce rządzić. Nie uda się to. Uśmieszki nie pomogą. Nie uda się. Już przegraliście.